Dzień dobry, to jest GeForce Podcast z numerem 70. Tematem będzie ogólnie to, że zbliża się maj. Jesteśmy na przełomie kwietnia i maja, w momencie, gdy nagrywamy te słowa. Jesteśmy jeszcze przed wielkimi, wspaniałymi premierami, ale kilka jest za nami, więc rozpoczynamy. To jest pan Maciej Jaworski. A to jest pan Maciej Makua. I zaczynamy od sekcji, w co obecnie gramy. Jakby tak. Przechodzimy prosto do mięsa. Tak, ale jeszcze, haha, tutaj oczywiście mam mogę z radością torpedować ten wspaniały twój plan. Chcę przypomnieć, że jest taki wspaniały sklep jak Morele.net, w którym znajdują się karty, uwaga, uwaga, tej samej firmy, która właśnie ten podcast poniekąd e, jest, jest takim tytularnym sponsorem. Jest zielonym raczej. światłem. Dokładnie, Tyk. zielonym światłem. NVIDIA GeForce tak? z serii 30 w niskich cenach. Do tego będziemy wracać za chwilę. E, no dobra, to przepraszam, że ci przerwałem. Nie, Maciej, absolutnie w ramach tego powiedz mi, czy skończyłeś już Resident Evil 4? A. Czyli tak, e, pierwszy temat odcinka, no. e, duże, ważne gry. Tak. E, Rezydent 4, jesteśmy po nim. E, o, czułeś? Tak, ta miałem dobre zakończenie. Ty masz które? Jest chyba jedno, a, nie? A, to... prze Jezu, przepraszam, żarta, ja tak, tak słabo nie, zacząłem. Nie, nie, myślałem, nie bo że... na na naprawdę myślałem, że wprowadzą może zakończenia przez chwilę <noise> tym nowym. Ale można odblokować więcej zakończeń? Jak się ma, nie wiem, coś się zrobi. No co to może się zmienić? Nie, to żebym się wspominał. Nie, 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 że zawsze tylko wiesz, jest. Na no, najbardziej bazowym poziomie bohaterowie przeżywają. Na większym dowiaduje się, coś tam fabuły. na jeszcze większym jest teaser kolejnej części. Co takiego było w tej części? A powiem tak. Też, jest, też miałeś tą scenę, że tam. E... Jezus, spokojnie, spoilery. To jest. Nie spoilery, tam no, zawał, jest, nie? To jest jedna pani, która po prostu leci, leci sobie też. Tak, i tyle. Tak, a to jest. To, jest, to, to jest zmiana o 360 stopni. No, Genera no. Generalnie, więc. Powiedziałem tak, dobra, widzę, że tam dźwiękowi mi macha, że, że 360 nie ma, 180 stopni oczywiście. Nie, no 360 mam rację, to musi Krzysztofa. być kanoniczne, tak? Więc jest 300, 180, ale potem jest znowu... No dobra, kto ma wiedzieć, ten wie, no. ale... Dwa pi zmiany, no. Tak, e, dobrze, więc powiedzmy, że o 45 stopni zmiana, nie będę mówił co, so, ale to powiem tylko tyle. Ktoś, jeżeli pamiętacie piątkę, to... Nie będzie piątki, jak, jaką znamy. U i tyle. To nie jest w sumie spoiler. Może jest, jak coś to przepraszam. A, właśnie, I to by się podobała piątka? Powiem tak, tak Grałem z kolegą. A, i to były tak. takie czasy, że każdy ko był fajny, ok? To no okay. jeszcze były czasy Games for Windows Live. Właśnie, miałeś to szczęście, dobra. Tak, więc ja skończyłem to z kolegą, więc grało się fajnie, ale nie traktowałem tego jak, jako rezydent. Ja, 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 ja się nie przejmowałem, po prostu fajnie, że mogę sobie postrzegać z kolegą. No I, i, i to w sumie tyle. Więc tam. Dopiero teraz, po latach, jak grasz w te rezydenty i, tak, i tak widzisz, jakie sensy się dzieją. A... a dobra, teraz pytanie, a propos tego, jak widzisz rezydenty. jak ci się czwórka podobała? Pamiętaj, tak, bardzo mi się podobała, no. ale jednocześnie... Szczerze, myślałem, że, że będzie lepsza. Nie wiem, jakoś tam tak, to jest tak, że wszystko widzę, wspaniałe dopracowanie, Capcom, Mistrz, Remaster, remake'u, przepraszam, no. oczywiście tutaj, ale... Nie wiem. Tak... Ja myślałem, że będzie dużo, bo słyszałem, że. Myślałem, że będzie dużo bardziej będą. Nie, nawet ogrywałem ten oryginał. Że będzie dużo więcej różnic. O. Uh -huh. I to w mechanice jest wszystkim o, jest bardzo podobne. Jest tak sama głupia fabuła i tak dalej. No, tak, tak, bo to jest praktycznie to samo. Nie ma Assignment ADA, czyli DLC, gdzie się szło, no, się grało Adam, ale prawdopodobnie będzie będzie dodany. Bardzo fajny jest tryb ten Mercenaris. Nie wiem, czego sprawdzałeś. Jeszcze nie, jestem świeża po zakończeniu. Jest naprawdę dobry. Wydaje mi się, że to jest najlepszy z jaki do tej pory wyszedł. Taki najbardziej też um, otwarty na, dla, dla graczy, którzy wcześniej to to mówisz nie mówisz teraz o ważnym momencie do replayability, czyli w tej grze, czyli to takie. No, jest, jest dużo, oni, oni jeszcze je podkręcili. Tak, w sensie to, to, to jakby ktoś nie znał tego słowa, no wiadomo, że można ją grać w nią w kółko i w kółko, nie można grać nieskończoną ilość, to jest niesamowite. Ja tam spędziłem, ja <laughs> kilkadziesiąt godzin, bo się złapałem na zbieranie wszystkich znajdzień. Ja mam 22 godziny chyba ponad to. Ja mam, no, 15 więcej? Nie, no, no 10 więcej. Naprawdę, aż no, tak siedziałem i siedziałem tak, robiłem ten. strzelnicę robiłem. Robiłeś strzelnicę, Maćku, A czy ją maksowałeś? Tak, 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 właśnie o to chodzi. Tam jeszcze mam, mam parę rzeczy do zrobienia. Właśnie to jest najgorsze. Jest to słynne pojęcie FOMO. Strach przed tym, że czegoś nie zrobię. A, bo ty grałeś mieszka klawiatura. Czyli ci no ja grałem na... na padzie. Dobra, to jest prawda, zgadzam się. Na myszce gdy ja też jest super ja tam sobie wiesz, wybrzydzałem. Czyli mhm. jak miałem arenkę, to chciałem przejść tylko od Okay. Albo tak. Więc spędziłem dużo czasu na niektórych arenach niepotrzebnie. Bo ty grać bez kamizelki w ogóle, to jest... Nie, nie ma sensu. Mówię. Ale nie, wypróbujmy, strasznie się dobrze czynę. Powiem szczerze, że tak. Ogólnie, jak mam porównywać te remake'i, bardziej podobał mi się chyba Dead Space. Ale to są takie już totalnie mikroskopijne różnice. Wydaje mi się, że był bardziej... Tak. Że jest ciekawszym remake'iem Dead Space 2. I mi się bardziej Space, w sensie, tak mi się w sensie no. podobało jako mnie lubiącemu fabułę Dead Space, bo tam jednak to było bardziej wszystko sensowne. Ale nie, nie, nie myślałem fabularnie. Nie, tak się nie jakoś wi wizualnie jakoś mi się bardziej podobał. Na początku bardziej Resident 4 do mnie przemawiał, ale tak. On jest, on jest długi dosyć. I uważam, że ja wiem, że on był kultowy na swoje czasy. Ale to nie jest jakaś moja o, absolutnie ulubiona część. O wiele znaczy, lepiej nie, tak, bawiłem no. się w tej nowej wersji dwójki Resident Evil. Absolutnie, I no. uważam, że ona jest najlepszą z tych, tych nowych, które wyszły. Zresztą czwórkę znaczy, nic nie można zarzucić. Naprawdę wszystko robią wyśmienicie. Znaczy, zakładam, że są ci ultra fani, którzy na przykład byli zbulwersowani zmianami. W znaczy, jedno, jedno co bulwersowało takich ultra A, dziwnych fanów to go, oczywiście Ashley. No i... A ale... głos, głos, słyszałem, są wszystkie z wszystkie których nie rozumiem. Głos Ady, że komuś się nie podobał, kompletnie tego nie rozumiem. E, natomiast tak, są. Jest podejrzewam, że ci fani, ale mniej tacy właśnie hardcore, są zadowoleni. Bo to jest to, co za ci kochało czwórkę, czyli nawalasz tych biednych wieśniaków. To jest super przyjemne. A, a... Nie, ab absolutnie. Jest, jest super przyjemne, tylko po prostu jakiś taki już miałem na koniec, na, na koniec tej gry. Absolutnie. Ja nie, przeszedłem, tak. bawi, bawiłem się dobrze. Ale wolałbym, żeby ta, to była gra na, na 12 godzin i żeby była po prostu trochę bardziej, jeszcze trochę, oni i tak trochę przycieli, oni, oni tam, z tego co pamiętam, to no. jest dłuż, dłużej trochę wyspa, ale przycieli trochę zamek, Jeżeli, nie, nie, nie... tak, to nie ma kilku rzeczy, które były w oryginale. I więc więc to, to, to spoko, ale nie no, jest masa takich, może to nie był po prostu ten, ten, ten moment, albo to nie było co czego potrzebowano. fajnie, że na przykład można z bazuką zas zastrzelić bossa. Na, tak, na bo bazuka z czytem dostępnym oficjalnie w grze. Wróciły, tak jest, I możesz sobie to kupić i faktycznie miałem bossów najpierw mordowałem z bazuki, a potem się po prostu robiłem, ładowałem postęp jeszcze raz. Ale nie, gra jest absolutnie świetna, jest warta mm. swoich pieniędzy, tak. ale no czekam na kod Weronika. Resident, Evil, żeby był master, prawdopodobnie czyli wyleci. Idziemy, z teraz, idziemy teraz w stronę. No to co byśmy chcieli na tak, no. tak, rzeczywiście, ja tutaj włączam swój, włączam swój klasyczny monolog, czyli, że Resident to powinna być jedynka, dwójka i Weronika jako ten ten, mhm. a reszta to spin-offy, właśnie. Czwórka mogłaby się nazywać już strzelanie do wieśniaków. Nie? Tak, inna sprawa, że to jest, mi się wydaje, że ta seria ma takiego głupiego pecha do nazwy, tak samo jak u nas na Pułapka. A, tak, właśnie nie? właśnie o tym tak, samym Ale jak się myślisz, bo tak mi rezygnujesz, mi to totalnie bez sensu. Ale bio, Biohazard, kurde, pasuje. Sobie, tak, jest, tak, tak, super. Ja, Japonia wie, o co chodzi. E, no dobrze, więc ja myślę, że generalnie ludzie są zadowoleni, tam nie widziałem żadnych... Ja jestem zadowolony. Nie, nikt nikt, nikt, nikt normalny nie. chyba... Tak, nikt, kto nie ma poduszki waifu z... Ashley albo z Adą nie powinien być niezadowolony. A co w tej Ashley nie podobało się? Bo ona fajna jest właśnie ta nowa, jest mniej irytująca i wydaje mi się, że nawet jakiś, jakiś, taki, jakiś, jakiś w końcu charakter nabrała. Nie, dla mnie jest super. Nie, czytałem te. <grym> Okej, okay, bo to wiesz, na internet rozdmuchuje jakieś jedno twoje przypadki, nie? A tam nie wiadomo, że się nie podoba, właśnie, że, z tego, że nie jest taka sama jak tamta. Idiotka z oryginału, nie I aha, tak dalej. Aha. Właśnie... Że ma zbyt długą spódniczkę, etc. W a -a. tym kierunku można być taki. To są tak. Okay. tak. Dobrze, a w międzyczasie widzę, że Maciej grasz w strategię. Hmm. Planetera nie. nie zapraszam. Planetarka odżywa u nas na społeczności o. Supreme Commander. Nie udało się skrzesić. To nigdy nie żyło. Offworld Trading Company. To wtedy kiedyś graliśmy i nie wiedzieliśmy co się dzieje. Nie, nadal, nadal nikt nie wie, co się dzieje. A ja bym to zagrał, bo to jest. To zapraszam. Zapraszam, albo ja mogę wpaść do Ciebie. E, więc jest tak, Planetarka i Supreme, to jest, mi się wydaje, że to jest w ogóle temat związany z tym, że strategię ta osiągnęły. widzę jakiś kierunek rozwoju, ale. E, no to jest nisza. Tak, to jest trochę jak Hiroshi 3, że tak, coś tam powstało nowego, ale. Znaczy, powstaje teraz od weterana StarCraftowego od Sean Plota, czyli day 9 To jest tak, Day9 robi... No. To właśnie co robi? Ma zrobić grę, która będzie jakąś tam nową strategią. Mamy już dwie takie gry. Nie, nie wiem, czy to nazwał w ogóle, tak? Ale on coś robi, tak? nie, nie nazwał. Szukaj najpierw pracowników, z tego co rozumiem. Aha. I jeszcze jest ta druga gra, która ma łączyć... E, Warcrafta Immortal od... czy... Warcrafta... Immortals Gates of Fire, czy, czy to to trzecia gra? To jeszcze ja jeszcze wiem, jest ta trzecia, czy... która był, był tylko teaser, tak? Tak, zapisałem się nawet do bety i ciągle zapominam. Są miszki, to robią. Ale no, też şeyler... post blizzardowcy Tak. No więc nie pamiętam też nazwy. Wiemy, o czym mówisz. Niestety, este... este... następny razem. Tak, nie ale Więc tak, Ja śledzę to Immortal Gates of Pyre to w ogóle tak, tam są jakieś już turnieje wewnętrzne, natomiast nikt do tego nie może się dostać, nie, nie wiem, co to będzie. Więc to są te takie bagienka, w których te strategie żyją. Tak, A... tak. Więc jakby, wydaje mi, mi się, że często się trzymają tylko w takich taki zamkniętych społecznościach. Jak ja na przykład sobie ostatnio grałem w Warcrafta 3, miałem jakiś taki o, spontaniczny pojedynek tak. ze streamerem. No, graliśmy A. z moim stachem i bardzo przyjemnie się grało. To jest właśnie przyjemnie powraca się do tego. Nawet jak już nikt nie pamięta jak się w to gra, przyjemnie się klika, wszystko ginie na ekranie, one mają, mają swoją, jakby no, co my nie mówić, no, jakby lol się z tego wywodzi, no. I natomiast, a propos tego właśnie, bo tutaj no, już nie wpisałem, ale zapowiedziano taką grę jak silika. To jest od Bohemii, czyli twórców army. myślę, że tego żelu. No Właśnie, ale to ze śmiechu za absolutnie na, na ten. I to ma być, e, nie wiem, czy widziałeś ten zwiastun, robaki kontra ludzie na jakiejś planecie. Nie. E, to wpisać. jest o tyle ciekawe, że to robią właśnie twórcy army, więc będzie kto miał, być może ktoś w to zagra. Okej. Okay. To jest tak, że jedna osoba właśnie, ktoś dowodzi, buduje domki, ktoś jest tym żołnierzem i ty żołnierze też mają jakieś pole dowodzenia, że wysyłają też jakichś bardziej NPC-owych żołnierzy. Jak Z? Trochę? Pamiętasz Z? Jezu, pamiętam, że Uwielbiałem Z -a. Jak no. też nie wie, Z to jest ultra-szybka strategia bazująca na kontroli obszarów. To jest, mi się wydaje, że to było niszowe w dobie strategii. To, 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 nawet. to nawet wtedy było niszowe, albo no, piekielnie trudne było. Ale ta ale tak, to była szybka gra. Tak, tak było. Jak właśnie w innych były takie dwa przu, było KKND, Crash, Kill and Destroy. Tak. Gdzie, Gdzie komputer potrafił cię zniszczyć. Ja, ja to gram na konsoli na pewno. Jezu, co ty gadasz, tak? grać A... na, na split screenie z kolegą. Jezu, świetnie Niezapomniane nie, 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 nie po prostu czasy. No? Tak, bo to jest ten magiczny świat w ogóle RTS-ów na konsoli. Ludzie właśnie, mam dużo osób, które miały na przykład konsolowcy, którzy grali w Red Alerty na konsoli. Oczywiście po niemiecku, bo by nie było. Można wersji było dostać. <Gluchł> albo, z... albo był StarCraft na Nintendo 64. <Gluchł> tak, Diablo, 1 na, z, z, z Coopem. rewelacja. No, więc tutaj mówimy o Silice silika. Brzmi to ciekawie! Muszę to być Takich pomysłów było sporo. Natomiast zrobi no, to, to firma, która jest jakoś ten. Chyba tam 16-32 osoby sobie żyją. Ja się tylko boję, żeby się nie stało tak jak z twórcami Moonbreakers, czyli panowie odjazdu gra podwodna. Między innymi tak subnautika, ale też tak. bardziej. Właśnie też ten gatunek Mixer TS i FPS czy tak. na Cura Selection. Live. Ta gra jest bardzo. A to żyje? Ile się. No, no żyje, ale tak bardzo. Zainstaluję też ciekaw. Tylko dzięk, dzięki autorom. Oni tam wszystko przebudowali naprawdę. Nigdzie no. nie widziałem, żeby aż tak, ktoś słuchał społeczności. Wszystko naprawdę dostosowują. Widzę, że oni to, 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 to tak to hobbystycznie i bardzo chcą. Nie kibicuję, ale to jest nisza w niszy. Nie dość, że strategia turowa, to jeszcze figurkowa. Tak, figurkowa i z malowaniem na komputerze. straszliwa nisza. Fajnie, że z niego powstało. Jeszcze pewien tematów RTS-owych wrócimy dziś być może, zobaczymy. Natomiast Sayonara Wild chcę odhaczyć dwie muzyczne gry, do których sobie wróciłem. Czyli mamy właśnie Sayonara World Hearts. To jest gra 90 minut. Ale to jest 90 minut czystej ekstazy. Ale czy to jest tak jak, nie wiem, Guitar Hero jest grą na 3 minuty, że masz, nie, że masz utwór, który eee, 90 minut? Czy? Tak. I to jest właściwie najprostsze możliwe, czyli jedziesz albo w lewo, albo w prawo, możesz tego poruszać. Czasami jest quick time event, ale wizualia i muzyka, jak to jest zrobione, to są tego typu gry, które. To są japońska gra bo To jest Ja podejrzewam, aha, że to. A, jest to, zrobił jacyś ten. Skandynawia, te tam gdzie, gdzie, ma, gdzie mają czas, ma, mają środki i mogą się faktycznie wyżyć artystycznie. Jest niesamowita gra. Anna Pura z wydawca, którego muszę w końcu ogarnąć. Tam są... I tak, ja to absolutnie polecam, tylko trzeba wiedzieć, no wiadomo można maksować. Ja do niej sobie wracam, właśnie już ją przeszedłem na raz. Teraz po tak mniej więcej połowie gry musiałem odpocząć, bo to jest aż, aż za dużo. To, to trzeba zobaczyć wizualnie. Polecam sobie zobaczyć trailer, jeżeli to do kogoś, do kogoś przemawia. Rewelacja. A drugi biegun, jeżeli ktoś chce coś takiego bardziej, co znacie, czyli to nie jest osu, to jest faktycznie bardziej Guitar Hero na klawiaturze, czyli Old School Musical. To jest drugi biegun, czyli to są chiptuny, ale w tle są wizualizacje z gier, które znamy. Czyli mamy Metal Gear Solid, ale tam chodzą zamiast tego kurczaki. Czy to jest gra legalnie dostępna? Tak, tak. Aha, okay. normalnie. okej. Tak. Okay, hey. Bo tak widzę, bo to zakładam, że ten... To z Konami? Nie, 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 nie. To, 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 robocz, to, to są takie żartobliwe. Wiesz o co chodzi, Aha, ale to a, nie dobra. jest to. ale To nie jest tak. Jest, jest to naprawdę zrobione sympatycznie. Ja, ja tam tylko patrzę i klikam w, w strzałeczki, ale jest, jest, jest dobra muzyka. Mu, musi, jak nie ma dobrej muzyki, no to, 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 to nie, nie będziesz to grał? Musisz po prostu to, musisz to czuć. Y, więc. I Mówisz, muzyka? w, w to chiptune, Tak, tak. tak. I, i są, i są, są, są naprawdę dobre. Są naprawdę dobre energetyczna. no nie wiem. Jakoś okay. relaksująca gra. Wróciłem sobie ostatnio do tego, jestem zadowolony. Tak tylko chciałem o, o, oznaczyć, nie? muzyczne gry wciąż, wciąż żywe. I możemy przejść do tego, co jest... No Następne. Nie, tak. tego, czy... Aha, nie dobra, masz tu hit. Tak, mam Raven's eee, to, Z tego, co powiedziałeś, bo teraz tak w sumie nie wiedziałem, czym ta gra jest, ale to jest grad od twórców Cars of the Dead. Gods. Zapisałem sobie, bo zawsze przekreślam to. Przekręcam. Potem było dużo. Z Dead, God, God, ten, coś tam, coś tam. Są nazwy, które są z generatora. Tak. To jest grad twórców Cars of the Dead Gods, został przyćmiony kompletnie przez Hades. To jest podobne, nie? Też się chodzi, też jest taki rodzaj. Tak, tylko jest trudniejszy ten Dead God. Moim zdaniem. Wiem, że mniej zajmuje niż Hades. No tak, to jest. Podejrzewam, że może zajmować. No to jest dobre pytanie. I Ravens Watch to jest wyszli na powierzchnię, bo poprzednie się działo w podziemiach, tu okay. wyszli i zrobili to jako Diablo. Okay. Tak, 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 tak. Ale czy to jest to samo uniwersum jakieś? Nie, nie, nie. nie, nie. Aha, okay, okay. nie. czy to poprzednie gry? A. Dobre pytanie, nie mam pojęcia tak szczerze. Okay. Bo widziałem, że stylistycznie jest podobne. Stylistycznie nie? bardzo podobne, Cell Shading. Dobra, i to w sumie właśnie jak widziałem, to jest, to że to nagrywałeś. To jest... nie jest hack and slash, bref, poza. Okay. To znaczy, no bo w hack and slashu ty mnie nie interesuje. Zbierasz te obrażenia. Wiadomo, że tam, nie chcę tutaj, ten. Ale masz potiony, które możesz leczyć. Aha, tak, tutaj no. tego nie ma. Czasami może wypaść życie, są bildy, to jest ro rogalik z twistem, bo masz tak naprawdę cztery kontynuacje, cztery piórka, ale to nie jest tak. Niektórzy cię zabijają na dwa strzały. Czyli masz HP jakieś. Masz, tak. I na przykład jest pani, która za dnia. Yy, jest taki, taki, taki łotrzyk, powiedzmy, że może niewidzialny, żeby strzelić krytyka, bijesz tyletami z, z, z kombosami, to, to takie trochę podejście di, diablowe na y, kombo łotrzyka, ale w nocy, bo tam jest cykl dnia i nocy, zmienia się wilkołaka nie? i troszkę jeszcze skile zmieniają. I na razie jest jedna, znaczy nie przeszedłem pierwszej mapy, więc powiem, że na razie jedna mapa. I jest boss i musisz po prostu, to jest trochę wyścig z czasem, nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego na mapie, no musisz no. zrobić maksymalnie, no i potem cię Te, przenosi do bossa. Weź, co się dzieje, kiedy czas minie? Przenosi się to właśnie do bosa ostatniego, oh, od który razu. jest, tak, tak, tak. Od, od razu jest, 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 przenosi na osobną arenę i jest, jest proceduralnie generowany na pewno start i umiejscowienie. sobie nie przyjrzałem się, czy mapa jest proceduralnie generowana. Wygląda, że nie. Wygląda bardziej jak, jak, jak jej zawartość, mm -hmm. niż kon, konkretnie kształt, ale to jest, to, jest, to jest właśnie kluczowe. Co to odróżnia? E, no wiadomo, mamy tam obłożenie, tam cztery skille. Tak już pomyśleli lolowo. Mamy cztery skille, mm -hmm. nie odblokowałem tak zwanego ulti. Ale nie wiem, czy jest, bo nie, nie dotarłem do tego momentu. K ile się rozwijają poszczególne? Co poziom możesz wybrać? Jak ktoś grał Firoz of the Storm, że wybierasz, która zdolność zostanie wzmocniona, albo okay, jakiś Quest. Okay. Więc jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy miks, ale to, to jest ważne w walce. W walce jest kluczowe tak naprawdę. Nie możesz za, być za bardzo zachłanny, bo trzeba unikać tych ciosów przeciwników. Okay. Więc jak za długo będziesz bił, to tam coś tam mryga, albo widzisz, że obszarowy atak gdzie w ciebie, trzeba unikać poruszyłeś... Sorry, bo mam teraz głowę zupełnie no. w jednym temacie, który poruszyłeś. Heroes of the Storm. No. Czy to żyje? Słyszałem, że to żyje. Nie Blizzard, no, no, no żyje, bo, bo ludzie to lubią grać, ale Blizzard to zabił. Prze powiedział, że nie będzie więcej nowych bohaterów. Nie? Tam były całe dramaty, ludzie poświęcali swoje życie. Było to Heroes of the Dorm. Eee, studenci mogli po prostu grać w z, z, z tym programie. Ludzie przechodzili... Pełni, profe, pełni profesjonalizm, poświęcali się a nagle, Blizzard mówi: No jednak, nie będzie już to tego. Bo, i... To było fajne, bo wszyscy Wszystkie nerdy e, mobowe, tak się na ten gatunek, nie? Mówiły, że jest fajne, bo to jest, to jest szybko. Nie jest tak? szybko, tak, bo to, to nie było tych tak zwanych. Mamo, to nie da się tego zapauzować, 40-minutowy mecz, obiad na, będzie zimny. 40 to minimum, bo jest nurt Dota 2, w który ludzie grają. To są jakieś cieniu, lola. Mimo, że jest duża, a tam pewno są mecze godzina, to jest. Podejrzewam, że będą by się kłócili, nie? Pewno są jakieś tam. Drogi, ale ale, tam. To... ale mówimy, lol jest powiedza, na pewno. Działo, no. O, ciekawe. Ale Heroes of the Storm miał ten problem, że nie było przedmiotów. I, prze... I to, że brakowało wielu ludziom tej głębi. Mi się to podobało, bo nie musiałem się o. niczego, niczego się uczyć. I tak wystarczy. były różne dopasowania zdolności. Wypozorom tam były, jakieś tam, tam głębia że w zależności, to ktoś wybrał, jaka była kompozycja, to inne się brało, wiadomo, zdolności, tak, ale, ale ci, bo bardziej zmęczone. ale na przykład, nie? Jakieś tam koncepcje, gdzie jakiś ostrzał na tej mapie, coś takiego. Yy, tak, tak, tak. No, no. Dzia się, mi, mi się, mi się Mi się to bardzo dobrze grało. Dla mnie to była taka emerytura mobowa w pewnym momencie, a potem zacząłem grać rankedy i przestałem, bo się trochę zdenerwowałem. A, a kom, czyli kom, wracając do tego, o tym, do czym powinniśmy mówić. The Raven's Watch? Tak. Fajny, nie fajny? Yy, fajny, ale nie chce mi się w to grać. O, okej. Okay. No to, to jest tak, że ja, ja to rozumiem, a już to widziałem po prostu. To jest właśnie tak naprawdę Cards of the Dead na, na, na powierzchni i bardziej takie diablowe. Do, doceniam, ale to nie jest gra, którą, którą chcę teraz grać. Ewidentnie wolałbym wrócić do. Zawsze zapominam tam metroidowanie. Dead Celsów. Dead Celsy. E, hmm? Tak, są sympatyczne. Ludzie to kochają. Wórcy też to kochają, rozwijają. Ja się już przyjadłem. Bo testowałem ten dodatek, dodatek z Drakulą. Super jest. Tylko no. chciałbym, żeby było jeszcze trochę więcej. Tak, no ja właśnie nawet jakoś ten, no pograłem bardzo słodkie. Eee. Eee, no dobrze. co mam dalej? Songs of Conquest pograliśmy. Tak, mamy tak, taki brzmi to do bloku. Songs of Conquest, Dune, Space Wars. Tak. Spice Wars. Spice Wars. I King of the Castle, które polecałeś. Sągi kurde fajne. Tylko no to wiadomo, to jest specyfika. Testowaliśmy, gra działa. Eee. Tak i to jest fajne, że nawet jak wywalało cię, to gra, pokazywała mnie, tak, jak jest, to, że mogę zapisać i mogę, i mogę wrócić. To jest naprawdę... który symultaniczne, jest bardzo dużo fajnych, widać, że współpracują z społecznością. Tak. Dużo ustawień tur, symultanicznych czasy, jest nam jest mnóstwo timerów, ile ma trwać łącznie tura, ile mogą siedzieć tutaj, tutaj, przy tym, przy tym, przy tym. Można to ładnie wyjustować, więc będziemy pewnie testować i jeszcze powiemy. I fajnie, że można to w trakcie wyłączyć. bo symultaniczne tury nie wyłączają się, jak się spotkamy na mapie. I w tym momencie możemy jednocześnie chodzić. Z tak. dużo fajnych pomysłów. Więc jeszcze raz. Songs of Conquest to są Hiroshi XXI wieku. Tak. I tak. E, teraz super jest tak, że te opcje faktycznie można regulować w trakcie gry. Czyli jak nagle nie wiem. Boże, że początek gry jest wolniejszy albo odwrotnie. Początek gry szybszy. Byłem zaskoczony, game. że da się to w trakcie. Bardzo mi się to podoba. Tak. Można to wyłączyć w trakcie nawet. Jest kilka fajnych pomysłów. Na przykład, jak ktoś walczy z neutralnymi wojskami. A, tak. drugi gracz może kontrolować neutralne wojska. Tak. Super. Tak. Tak. Zwłaszcza jak się gra na dwóch, nie? Bo wtedy to ten e, ma sens zupełnie. E, Diony nie testowaliśmy jeszcze, więc. Czekamy. Rozpaliliśmy tak na chwilę, ja stwierdziłem, że muszę się tej nauczyć, zanim wrócimy do normalnego tak, grania. Tak, no to zobaczymy, czy to jest coś warte. Jeszcze z King of the Castle, tak. bardzo ciekawy, to odpowiedzialność. nie zacząłem. Raz. Tak. jeszcze nie zacząłem drugiego sezonu u siebie. A czym się różnią z sezony? No nie, no to po prostu jest tak, Mówię, że. że ty zwłaszcza u siebie. Zmi tak, zmieniamy królestwo. Tu wyszedł A, dobra, patch dobra, dobra, dobra. balansujący, bo, bo król ponoć prawie w ogóle nie wygrywał. To prawda, wygrałem tylko raz, za chyba nie wiem, sześć albo siedem gier. Okay. Ale, więc zbalansowali, ponad wzmocnili króla, będę testował na dniach. Teraz tak. E, cały czas gram w Ty mówiłeś, że jest boss z organkami. Pokonałem trzeciego bossa, to jeszcze nie jest ten boss. To jest boss ptaszek, który lata. Tak, po, po bossie jest ptaszkiem. Znaczy ptaszkiem. <noise> Teraz ten. E, kurde, jest fajne, tylko że to jest strasznie wolna gra jednak. Wolna! W sensie nie, nie. W sensie, no. nie, w sensie się roz, rozwlekła. O. Że te rany są długie. Tak. To nie jest tak jakby... Ale będą coraz krótsze. Tak? Bo... tak, bo na, bo na, no, na początku tak naprawdę tylko trzeba li lizać te ściany. Wiadomo, żeby... A tak, z... w tym się zgadzam, owszem, no, 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 dobra. Potem dostajesz jeszcze kilka wzmocnień, tak. są skróty. Dobra, okej, okay. pod tym względem owszem. Potem czyli... da się kończyć w 90 minut, ale miałem taki run czterogodzinny na przykład jeden. No więc właśnie do tego zmierzam, bo tak miło, że tylko fajnie mieć tak dopakowaną postać, czyli robić coś powoli. No ciekawe. Bardzo przyjemny tytuł. Mówię. No jest taki koneserski. Bo na początku byłem zmechowiony, także. Mm, Fajne mamy mamy lepsze gry. Ale po tych kurde, mam z 10 godzin, 14. Skoło mhm. jeszcze jeszcze w tutorialu. No, dobra. jest Jestem. E, potem tak: Kerbal Space Program 2. Ogólnie wielkie rozczarowanie. Czy patrują, a jak, a, a, a no, ja, no właśnie jak, przepraszam, FPS-y. Jak chodzą klatki? FPS-y są już można grać. Okay. Natomiast fundamentalne mechaniki. Szwankują. W, to w, sensie, ubiegać, że, no. w sensie, że masz rakietę, coś przypinasz i potem to się odpina przy Starstras, straż. To, to jest koszmar. To, to wszystko psuje. W sensie oba, obecnie... obu teraz starter rakiety SpaceXa, tak? I ludzie no. mówią, tam miało coś kilkadziesiąt ma silników, Ludzie powiedzieli, że to w Kerbalach symulowanie było niemożliwe, by to jest... oh, <laughs> bo by nie. jest... Więc wszystkie jakieś projekty, jakie widziałem, są jakieś proste. W sensie rakieta na sztorc. Nie, żeby to nie było realistyczne, ale. A w, jeden, możesz... a w jedynce by się to dało zrobić, tak? A nie, jedynka w ogóle jest lata świetne przed tym. To, że dosłownie jest tam, tam. Nie ma co porównywać. Tam zrobisz coś minimalnie bardziej od, odstającego od kilku części i się dzieją jaja. Ojej, Najgorsze, to jest... że to jest nie. To jest takie ładne słowo, Boże, wyleciało mi. Ale w tym momencie możesz... to nie jest replikowalne. Czyli odpalisz, zrobisz statek, odpalisz go raz zadziała spać go drugi raz, nagle się rozsypia na starcie. To jest hmm. irytujące, bo żeby to było, że jest jakiś bug, nawet. nie używaj tej części. No to tak, spoko, ale no. po prostu. Czyli nie ma buildów z internetu. Nie ma niczego. Na... No. Niedeterministyczne. Okay, <laughs> Przepraszam, no, to ładnie, Są... ładnie, makawra. Trudne słowo. A no teraz tak, grę, w którą razem graliśmy, ale która jest razem, ale graliśmy osobno. Dead Island 2. Tak. Zacznę od backstory, czyli Tę grę robią ludzie. Czy wiadomo, to jest gra, która należała do Techlandu. Tak. I oni poszli na swoje, zrobili Dying Lighta Tak. I to sobie gdzieś tam żyło w jakimś limbo. I tak. wróciło y, pod wodzą ludzi, którzy byli dawnymi twórcami. Y, Wiem, Kochmedia. I to jest teraz PlayOn. Ale ty mówisz o wydawcy, ja mówię o twórcach. A, no to Już tak. ci mówię, to, bo to są, to są fajni goście. To są ludzie, którzy zrobili Times Petersów, czyli jakieś ex w ogóle. A, oni dlatego... potem należeli do Oni potem zrobili tą grę, o Korea Północna atakuje Stany. To dlatego był Homeward i Automat i tak, Times tak. ja myślałem, że to jest zapowiedź i tak się cieszyłem. Homefronta, Homefronta, się e, A tak mi się Homefront. Homefront. Automat... Oczywiście. Tak się Homefront podobał. To był taki. Bołem się w to grać już, ale no, tak, to jest specyficzna gierka. Ja oni, to... potem, oni potem no. byli Crysisem jakimś tam? Krajtekiem? I teraz są tą firmą, którą są obecnie. Ciekawe. I zrobili. Robią tego. Mi się wydaje, że tak. Jako taka resuscytacja tego projektu, no to im wyszło. A nie, że to w ogóle wyszło, bo to. Nie no, ma. Natomiast. Lat limbo. Tak, to jest gra totalnie dla mnie, bo że nie. I powiedz mi, jakie są Twoje doświadczenia? Tak daleko doszedłeś, grałeś? No, zrobiłem dwa streamy z tego. Ok. I grało się przyjemnie. Przyjemnie. I to jest tak. Jakby... Kupiłem, kupi nie, nie męczyły mnie te postacie. Nawet, nawet stwierdziłem, że są spoko dialogi. Jakoś mi ta konwencja kupiła. Okay. Y jeszcze jestem na etapie, że, że jeszcze mi się to nie znudziło. A dobra, czy wiesz, ta gra jest, to jest liniowa gierka, w której idziemy i bijemy ząbię. Tak. To tak? nie jest open. No właśnie. Tak. Więc ja, po tym, ja po Dying Light już nie mogę. Widzę, że właśnie brakuje mi tego parkuru. A mi się lepiej gra w to, niż Dying Lighta. Tak? Tak. Aha, dobra. A, no to czyli jest jednak, no, czy dobra, czy to, to bardzo mi się podoba, wspaniały, e, wspaniały dialog. Bo myślę, że właśnie kompletnie nie siadła z uwagi na tym, że. No ja rozumiem. No, czyli jednak jest słuszne to, to czy to nie jest taka gałąź ewolucji, która jest totalnie do od, od, odcięcia. Tak, ale ja bym nie kupił tej gry. Żeby to było jasne. No ja ją dostałem. No no jakby... tak, jest... Fajnie, fajnie, bo gra za darmo. No. Jest tylko na sklepiku, no, więc nie ma jej nie, na Steamie, więc, więc nie wiadomo, jakie tam są ten. Uważam, że nie jest warte swojej ceny, ale gra się dobrze. No tak nie jest. Nie bardzo się się tego powodu. 50 zł. Więc... więc to jest taki, jeśli lubiliście Dead Island jedynkę i najsłynniejszy tekst świata, najbardziej prawdziwy. się wspaniałych przyjaciół, z którymi gracie. Grałem sen dołączyły do mnie tak zwane randomy w trakcie i było no, przyjemnie. Okay. Uniwersalny język słyszy kłócania i wstawiania absolutnie nadal, nadal działa. Może to jest przepis, no. Natomiast teraz jest tak. Więc Dead Island, no, tak szczerze, no istnieje, tak odratowane, fajnie. Natomiast uwaga, uwaga, ty już tak, grałeś w grałem. demo Street Fighter 6, tam są jakieś yeah. rewolucje. To jest tak. Okej. Okay. Wrażenie ogólne dobre? Uf, bo... Nie, to jest geniusz. O, jest, dobra. Ale zacząłem źle, bo zacząłem od tego trybu kampanii. Aha. On jest. Lubię się on kojarzyć z Jakuzą. On jest bardzo taki. Ktoś ci chodzi po mieście. To są, to są pokemony. Okej. Okay. Gdzie zamiast trenerów po prostu bijesz ludzi na ulicy, mówię serio. I wszyscy są wojownikami i wchodzą, więc bijesz jakąś tam panią, która sprzedaje książki, normalnie się bije, Le leje jest z tobą po prostu. To jest w prostu... konwencji, tak? nie jest tak, że się zły Jest bijecie. bardzo w konwencji, ale jest bardzo, bardzo mocno w konwencji. Powiedz mi tak, bo tam nie rozumiałem jednej rzeczy. E, Tworzysz postać. Tak. Wygląd ma znaczenie. Tak, tak, to jest od zer do bohatera. To pojęcie. Te powiem tak. Czy to jest, ta postać jest tylko do single playera? Nie. Czy będzie może... battle hub, gdzie będzie można nimi walczyć, tymi postaciami. To jest, ma takie, wiecie, to jest ma takie super prowadzenie, bo, bo wielu osobom Biatyki kojarzą się godziny grania, poznawania tych systemów, trudne. A oni właśnie teraz, Capcom wychodzi na, naprzeciw, to zresztą Tekken też jakby zrozumieli, że nie są w stanie, żeby wróciła złota era Biatyk. Muszą zrobić to jak najbardziej dostępne, więc jest sterowanie Czteroprzyciskowe. Przypomnę, że Street Fighter 6. jest sześcioprzyciskowy. co zmienili? Bo zawsze była ręka, ręka, czyli ręka, noga, tak. noga, noga. noga, Zamiast na przykład najprostszy, czyli Haduka. Haduka na znamy wszyscy, czyli dół, skos do przyprawy, dolny skos i przód i pięść. Teraz możesz to pod jednym przyciskiem. Okay? Możesz mieć. To jest tak zwane współczesne sterowanie. Um... Możesz też naciskając jeden przycisk, plus R2 robią się kombosy. To jak jest teraz? Jest... Bo tam było zawsze lekki, średni i mocny cios. Pięścią i lekki mocny no, tak. To teraz co zostało? Lekki silny? Uderzenie. Drugie uderzenie, atak specjalny. Czwarte zapomniałem, bo jak tylko mogłem, to to zmieniłem. Nie, nie. Ja, ja normalnie Ale nie masz mam... podziału na pięści i kopniaki? Eee, nie, nie, nie było pod tym. Co ty gadasz? Właśnie, właśnie właśnie nie było. Przepraszam, jeżeli się pomyliłem, bo bardzo szybko. Okay. Nie da się tego zmienić, takiej kampanii, musiałem re resetować, od razu się prze na Czy jest jakiś, na przykład, tylko do, do, do kampania dostępna, czy jest jakiś tryb, nie wiem, PVP? Jak i, jest Versus, trzeba okay. skończyć kampanię i wtedy się robi, czy znaczy kampanię. No tam kilka misji zrobi się kończy. Jest bardzo, powiem tak, jest, ja uważam, że jest bardzo zła na ten moment. W ogóle nie zachęca. Są fatalne dialogi. No, 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 lepsze są dialogi w Dead Island. To, to dużo świadczy o tym, ok? No, jest okay. strasznie jakiś. Ach! No nie wiem, nie, 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 nie podobało mi się to. To jest tak, o teraz widzę lody, wow, nigdy nie wiedziałem, że tutaj można zjeść pizzę i to są takie dialogi. Okay. To nie jest tak, że jeden dialog, tylko jest 30 na przykład tego S typu. S strasznie to jest takie, to nie jest ten poziom jakuzy, że, że jest fajny, że jest taki mocno stylizowany. Nie podobało mi się to i tak myślę, coś mi zgrzyta w st tym Street Fighterze. I te, i... Czekam na, na, na ten tryb. no ale to, to, to tyle, co pokazali w Demi nie podoba mi się tak szczerze, ale potem ten versus. To jest piękne, bogate tła postać. Jest, jest, jest Luke, jest, jest Ryu, od razu arcade stick podpięty zupełnie. Jakie jest... się dali? No, e, właśnie Ryu i. i, i Ken? Nie, 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 i, Ken. i, i Luke. Shandley. I Luke. nie Luke. Okay. Luke. Oni, oni okay. promują Luke, to ma być ta, ten, ten, taki nowy. No Takie chyba ma być nowe shoto, tak zwane, czyli taka wszech, wszechstronna postać. E, ja nie grałem Luke nie, w piące, więc tak, 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 tak średnio. Ale rewelacja ten cały, no nie, nie będziemy wchodzić, ten, bo to na premierze pewno będę się więcej wędrkował, ale cały ten system zarządzania tymi paskami, rewelacja. Nie? I tam cały, to cały czas przepięknie. są tylko dwa pancze i jakieś dziwne ciosy, tak? Nie, 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 ja na, na klasycznym gram. Wszyscy będą grać na klasycznym, co chcą coś ten... Ale dobra, właśnie o tym, czy w klasycznym, jakie jest sterowanie? Sześcioprzyciskowe. czyli Aha, trzy, dobra, trzy czyli to jest... Nie. Mamy dalej wszystko sobie, wiemy, po prostu możesz grać współcześnie i łatwiej. Nie musisz się tego wszystkiego uczyć. Chcesz tutaj po prostu bić z kolegami i chcesz tylko, tylko kombosy. I naciskasz R2 dobra. i uderzanie, on, on sam robi, dostosowuje. Jest, okay, w, jest, jest dobra, w ogóle tryb tak, tak zwanej dźwięku ogry, że on tam jeszcze chyba, nie sprawdziłem tego, ale było, że ci dźwięki jeszcze mówi, że ci ułatwiać, że coś tam będzie błyskać, czy coś tam będzie jakieś. Jest bardzo. Jest, jest, jest encyklopedia, która tłumaczy wszystko nareszcie. Nareszcie każdy, to będzie chciał, będzie mógł wejść w bijatyki. Więc to raczej będzie murowany hit. No, no, tak, samo jak, tak samo jak Tekken, ja jestem absolutnie przeszczęśliwy. Rewelacja ten Street Fighter 6. Także... Ja sobie pobiorę demo i zobaczymy. To słuchaj, to teraz tak, to czego nie masz na liście, bo A to jest najważniejsza gra odc... tego odcinka dzisiaj. Aha. Wyszedł wczesny dostęp Shadows of Doubt. O właśnie. A... Co o tej grze wiesz? To, to proceduralnie wybory? generowane zagadki. Znaczy nie zagadki, tylko śledztwa. Więc tak, dokładnie. Jest jak lubiło się. Bo jest ten głupi gatunek, czy nie by tej nazwy w sumie że To jest takie, które. E, nazywa się Immersive Sim, Czyli Deus Exy, Dishonordy i parę jeszcze innych gier. To jest jakieś tam takie. Coś nie filozoficzne. Więc to jest to do potęgi. Okej. Okay. W sensie, że tak. To jest lepszy cyberpunk niż uh -huh. ten, co zrobiła ta firma, o której zaraz będziemy zresztą gadać e, za chwilkę. E, bo mamy tak. Mroczną, ponurą końcówkę XX wieku. Rządzą korporacje, ludzie pracują. Prezydentem jest prezydent jakiś tam wybrana korporacja, na Start Szkola. Mniejsza z tym. Okay. E, ludzie tylko marzą o tym, żeby uciec z tego miasta i na jakimś tam osiedlu emerytalnym. Zbieramy social pointy mm -hmm. e, i tak dalej. No i my jesteśmy detektywem. I teraz tak, do tej pory grałem już sześć playtestów, pięć zamkniętych. Z czego trzy były zamknięte chyba? Gdzie było takie straszne wprowadzenie, które po prostu sprawiało, że myślałem, że do tej gry nie wrócę. Bo miałem zawsze dokładnie ten sam początek, że budziłeś się, ktoś tam potraci kartkę, że kogoś zabili, musisz to sprawić, szorowłeś za rączkę i to było straszne. Mhm. Ale odpalany tryb sandbox jest rewelacyjny. Okay. Więc wcielamy się w bezdomnego detektywa, chyba że mamy dużo opcji modyfikacji, to może być. Detektyw, który ma mieszkanie, już miesza z tym. Mieszkanie warto mieć, bo mamy potrzeby, czyli musimy odpocząć, spać, pić, oh. jeść i tak dalej. Bo to wpływa na nasze zachowanie. Plus na zewnątrz jest zimno, możemy zmoknąć. Więc nawet nie wiem od czego zacząć. Jak miałem, mój pierwszy problem był taki, że właśnie postanowiłem przeczekać moment śledztwa na ławce. Zaczęło padać, zmokłem i zacząłem śmierdzieć. to jest survival widzę, że jednocześnie. Jednocześnie, tak. I co, i ludzie nie chcą gadać na przykład? Czy jak no, śmierdzisz? Tak, czuli mnie. Było tak, że próbowałem się wywamać do mieszkania, ale ławka mnie wyczuła. <śmiech> <śmiech> Więc rozumiesz, jakie to jest dobre. Aha. Ej, jest tak. Więc tak, zaczynamy, zaczynamy ten, idziemy do tablicy, od, to jest odkrywanie gry, więc nie wiem na ile wszystko jest prawdziwe, albo ile jest zmian. Więc zaczynamy na ulicach, idziemy na przykład jak w Wiedźminie do o, o, knajpy, Aha. ewentualnie na policję, więc nie korzystamy jeszcze z komisji, w komisji są legalne zlecenia, ale ja miałem zlecenia, na przykład Obi, komuś gębę, Aha. albo ktoś tutaj jest pod spod tego numeru, nie wiem jak wygląda, zrób mu zdjęcie, czy jest legalna współpraca na komisariacie? Tego ale... nie jestem pewien. bo okay, Możliwe, dobra. że tam są też dobra. takie. Ale na, bo, bo na razie tylko odkryłem, że mogę brać zlecenia z lokali i tam były. Nie, tam, tam po prostu rzeczy, rzeczy dzieją się świetne, więc. E... Czy tam się strzela? Można strzelać? Tak. A, okay, a, a tam... może? Okej. Okay. Ale absolutnie. teraz znaczy, mówię, nie testowałem tego. Można się bić, można strzelać, wbijać noże w ludzi i tak a -a. dalej. Hmm. Jest rozwój postaci. W ogóle rozwój depre... <ślam> jest rewelacyjny, zbierasz jakieś tam. Magiczne fiolki DNA, uh -huh. i nie wiedziałem, co to będzie. Więc to jest tak, że jak masz tą fiołkę, idziesz do zakładu, który cię modyfikuje, to jest to, co powinno być w Cyberpunku. Totalnie. I pierwszą opcją, jaką miałem, to była zmiana wzrostu. Mogłem się albo zmniejszyć o 25%, albo zwiększyć o 25%. <laughs> Zakładam, że, oprócz, że to ma jakiś wpływ, jestem bardzo ciekaw. Jestem jest straszny, strasznie się tam fajnie eksperymentuje po prostu. Uh -huh. Bo możesz tak, na przykład, i jest oprócz tego, to jest, i oprócz tego po mieście szaleje. Seryjny morderca. Okay. Więc możesz tam oczywiście skupić się na jakimś pomaganiu lub przeszkadzaniu ludziom. I strasznie fajne, bo na przykład co? Miałem na przykład wykraść jakąś kopertę uh -huh. z mieszkania, więc zwołam się do mieszkania, no ale w sumie potem czytam, że to chodzi o to, że to w tej kopercie są dowody na to, że jedna korporacja robi jakiś tam specyfik, który będzie truł ludzi przy okazji. <laughs> więc tak, wiesz, moralność Aha. na wielkim poziomie. Potencjał jest olbrzymi, jest to wczesny dostęp, bugi są kosmiczne, z bugów miałem na przykład to, że przykład telefony nie działały, że mam pewien numer, dzwoniłem, ale nikt nie odbierał, takie, takie rzeczy, że nie, 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 nikogo nie było czy coś, super jest to, jest tak, świat jest generowany proceduralnie, więc Aha. jest tak, że tam jest na przykład kilkanaście budynków tylko, ale mają 15 pięter i wszystkie wiesz... Każde piętro możesz wejść? Tak, wszędzie możesz U. wejść, tam jest na przykład 400 osób żyje, każdy ma tak. Jakie no. swoje specyficzne cechy. Każdy musi iść do pracy. ja ostatnio infiltrowałem gościa, który buduje jakiegoś korpo, ale to korpo działało w domu u niego. Więc jest pytanie: czy to jest jakiś przekręt? Eee, oh. Czy to jest jakieś, jakaś maplojka, coś takiego? Strasznie fajnie, bo wchodzisz w to i tam się okazuje, że jest jakieś dru drugie dno, tak? Albo ktoś kazał mi zrobić zdjęcie jakiejś osoby. Więc zrobiłem się, to okazało, że to sąsiadka z pokoju obok, nie? W ogóle, wiesz. I zastanawiam się, co tam się knuje, nie? Aha. No możesz wejść tym ludziom, czytać ich maile, analizować ich zachowania. Odkryłem, że na przykład jest na że możesz im to przypiąć i śledzić ich w ogóle jak zwierzynę. A możesz się do kogoś włamać do, do mieszkania tam spać, prawda? Ta, 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 tak? Że to robiłem. Miałem to, że, że miałem ten Bóg, że yy, te telefony nie działały. No to właśnie miałem ten problem. Zmokłem, bo czekałem, myślałem, że tam poczekam że zadzwonię później z takiego. Więc okiem i śmierdziłem. więc Wziąłem się do mieszkania, wziąłem sobie prysznic, wytarłem się rzeczy. <laughs> Potem ktoś przyszedł właśnie i mówił, że śmierdzi. Aha, <laughs> to, właśnie, to jest świetne, ludzie przychodzą, mają tu swoje żywoty, jeden lubi robić to, więc na przykład jeden coś tam ćwiczy, drugi ogląda telewizję w tym czasie wolny, aha. trochę się spotyka. Teraz na przykład infiltruje gościa, właśnie jest problem, bo nie ma znajomych. Właśnie ktoś go zabił, mam tylko jakąś wizytówkę, kogoś co spotka, mam jeden odcisk palca. I to jest mój cały ten. Więc na razie prawdopodobnie muszę czekać, aż zabójca zabije kolejnego i poda więcej tropów, bo tak wydaje się gości kompletnie ten. Kupiłem właśnie łamacz haseł do komputera, że być do komputera i zobaczyć, czy może coś ten. Aha. Coś wyciągnę. A czy to już jest. To już wyszło w wczesnym 80, 80 zł tylko kosztuje. Więc puchnie. To jest absolutnie puchnie. uczciwa cena. I twórcy w ogóle powiadałem się, że mm, wczesny dostęp tylko pół roku. To nie jest taki wczesny dostęp, że macie tutaj wczesny dostęp A -a. i. Eee, tak, zobaczymy, co będzie za dwa tak, lata. Okay, okay. Nie wiem jeszcze, ten, tylko mają plan. Tak, są trzy dodatki zaplanowane są dwa miesiące. Eee, I chcą po prostu. Teraz czekają na feedback. Z bugów są na przykład na Steam Decku i Padzie, są takie bugi, na przykład, nie, może poprawili, bo właśnie. Super jest to, że bombardują patchami non-stop. Uh -huh. Więc ja, jak miałem dostęp prasowy nawet od piątku do nie, do nie poniedziałku, to wpadło wpadły cztery patchy. OK. I bugi były pokroju właśnie na 15 deku, czy tam AK na, na że na przykład wykwytywało że jak mówię, wchodziło się, są Y wchodziło się do menu. I jak byłeś w jednym menu, na raz się dwa menu, wiesz, duplikowało. To okay. jest taka bzdura zupełna. A, to jest do, do no, więc to jest absolutnie pewnie do wykwycenia. I ten. I super, to jest, to jest Dobra, to Moim zdaniem to jest indyk roku dla mnie, bo jest naprawdę kreatywny. Czegoś takiego jeszcze nie było. Tak. To jest, to jest super. Te historie, które tam powstają. <laughs> Albo na przykład masz jakieś miejsce zbrodni, więc jest policja. ta policja jest oczywiście przekupiona przez korporacje, uh -huh. więc się traktuje jako jako takie zło konieczne. Tak? Uh -huh. Więc trzeba odwrócić uwagę. <gł> Najlepsza rzecz było, że właśnie byłem spragniony, włamałem się do mieszkania, ominąłem policjanta, który pilnował mieszkania z tymi taśmami, nie? Uh -huh. I robię sobie śledztwo i postanowiłem się napiję, piję jakiś alkohol. Włączyło mi się, włączył mi się tryb pijaństwa. Chciałem odstawić butelkę i. Pięknie pierdzielnęła z całej siły w kuchni, więc policja wbiła i mnie zastrzeliła. Nie? To, to była najgłupsza śmierć, bo tak dobre. Bo sobie to wyglądało jak typowy stary pijany. Nie wiem. Więc trzeba uważać, tak? Albo, albo świetnie są takie taksimatyczne. MGS-owy jest bardzo, możesz się ukrywać pod łóżkami, Aha. tych ludzi. Dlatego jak jesteś akurat brudny i śmierdzisz, to możesz tego robić, nie? Ale będziesz przejrzeniony, będziesz kichał tak samo. Straszne. proszę, Kojima wiecznie żywy. Absolutnie, duch tam jest, duch tam jest mocny, no. I mówię, autorzy są spoko. To jest tak, że właśnie siedzą na tym Discordzie, jak coś im napiszesz, to ci odpisuje autor. Tak, załóż, jak teraz wbiję milion osób, mam nadzieję, że to będzie hit, bo to jest ten, na co tego. To będzie trochę już mniej ten, ale no, otwarcie na feedback. Brzmi coś świetnie. No. To była najfajniejsza część tego, tego podcastu. I teraz lecimy dalej. E, co tam mamy? Sekcji Nvidia. Tutaj tak, na początku mówiliśmy, że są ciekawe wieści, więc jest tak, nowa więc... karta. 4,70. Tak, o wydajności plus minus 3,80 w cenie 3200 zł, a w morele.net ponoć jeszcze taniej. Tak, e, to jest dokładnie 3,80 e, na miarę XXI wieku, że <grym> tak to ujmę. ładnie powiedziałem. E, Wychodzi teraz jako RTX 470, no i warto. Teraz tak, czemu warto? Eee, Uwaga, Andii... jeżeli gracie w Overwatcha, hej, hej, do NVIDIA dodaje gratisy przy zakupie kart. Eee, to jest ten Overwatch Ultimate Battle Pass. Ja... To jedno, ale gdybyście chcieli od razu przetestować. Eee, to jest ten, wyszedł specjalny patch, więc tak, to jest temat... Z jednej strony, z jednej strony jest taki sobie, bo Cyberpunk 2007. Mm -hmm. no gra niestety... Jest bardzo podobna do stanu, w którym było na początku. Natomiast mamy kolejny wielki benchmark, jak chcecie przetestować sobie kartę. Ja wytłumaczę co się stało. Więc to, co zrobiła Nvidia, jest bardzo, bardzo dobre. Więc mamy znowu zastępujemy cały ten rendering klasyczny. Mhm. E, prawda, gdzie następuje ta rasteryzacja, czyli to jest ta klasyczna geometria zmienia się powoli. W, wie, ta, trójkąty dostają więcej efektów tekstury. I to wygląda jak prawdziwość. Teraz to jest za, z pełny ray tracing. Przecież wszystko, co tam jest, o, za to wszystko odpowiada tylko i wyłącznie śledzenie promieni. Gra Aha. wygląda rewelacyjnie. Więc tak, wszystkie źródła światła. Jakiś tam cyber, z jakiegoś ludzika, no, dakałuża, To jest render, tak? Więc odpale. Tak, jak to jest po prostu. Jak lubicie takie pocztówki, Robić wirtualnie. tak. Tryb zdjęć eksploduje. Dok ej, dokładnie to się dzieje, tak? Masz teraz zalew filmików na YouTube z gatunku. Aha. Wolny przejazd samochodem przez ten, albo time-lapse życia w Night City. Okay. To jest świetne. Tam są takie detale, że patrzysz, to co wyglądało normalnie. Detale teraz wyglądają super. W sensie plastikowe krzesło z jakiegoś tam dyskontu. Uh -huh. Śmieci, to normalnie to wiesz, typowy aset z gry powciskane. A teraz tam wiesz, jakieś światła, odbicia. Okay. Jakieś, to wiesz, taki typowy Instagramowy fotograf, artysta, nie? Z gatunku. cykarz zdjęcia tam, to tam jest w tym cyberpunku. Śmieć, pralka rozwalona z tym uh -huh. m, podczas burzy. <laughs> tak, wiesz, <i> tam jest, <laughs> to, wtedy to było, boże, panie, co to m, dwa asety na a teraz. No, oświetlenie. A, nie, nie, nie. Coś takiego. To jest naprawdę absolutnie spoko. Um, jeszcze z dobrych wieści czy dostałeś już dostęp? Dostałeś do CES ta... nie, nie. Właśnie... No, Ale otwarłem ostatnio przez przypadek, czy no przez przypadek. Skrzynki podróżały, jakoś tak A otworzę ja sobie. No. Ha, ty, nie, ale... Czy lepiej sprzedać skrzynkę, czy lepiej poczekać, czy lepiej otworzyć skrzynkę i wtedy sprzedać coś w środku? Nie, nie warto. Ja od razu mówię. Otworzyłem, otwarłem dwie. Nie było warto? Więcej tego nie zrobię. Ja, ja trzymam, bo słyszę, że to będzie tylko rosło. Więc tak, mam pewno. Ten... Sam skutfiłem pewno. One były kiedyś po 10 groszy, moje tam już mam po 8 zł. Także pewno... ja, ja mam chyba już za kilkadziesiąt zł. No, także jeszcze miesiąc i kupisz sobie samochód. Znaczy, no, albo nawet obiad. Nie. <śmiech> <śmiech> Biorąc pod uwagę bieżące ceny. Dobrze. I tak, Ale uwaga, już 200, 290 tytułów ma. Wsparcie DLSS. Także zachęcamy do wsparcia. Czy wasza ulubiona gra poleca, znaczy posiada wsparcie ja, DLSS? Ja tylko dodam, że właśnie CS2 będzie miał, nie... czy... Tak, się, że też będzie miał DLSS, ale wiem, że będzie miał Reflex. Reflex, tak. No to w sumie chyba jedno z najlepszych miejsc, gdzie może być Reflex. Tak, tak. Czekamy cały czas. O, aha. Potem tak. E, Remix, czyli to, dzięki czemu powstał portal RTX. Uh -huh. To narzędzie, że bierzesz ten starożytne Gry, tam chodzi o to, że w jakąś warstwie się używało do RTX a i można ją przetworzyć na Właśnie, na menomen, remiksować i tworzyć wersję rajtracewowane i tylko lepsze asety. Wiem, że powstaje już Black Mesa w tej wersji, czyli Half-Life zremasterowany. Ja bardzo się... czekam. No to by było. To... To jest... Właśnie. A, dobra, mówimy. to, to był udostępniony w... za darmo i mogłeś, jeżeli miałeś Half-Life'a, prawda? Tak to było? Mówimy o najgorszej grze świata w sensie. Half Life już ma tak, 2000 różnych wersji. Ale to teraz kolejna, więc teraz z użyciem remiksu powstaje. Okej, okay, no okej, okay, 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 dobrze. Wrócimy do tego tematu. To z dobry temat. Zremiksowane gry. Mam że twórcy się teraz zaczną rozkręcać. I ty, te, aha, i teraz jest mój konik. Mój top wszechczasów, czasów, jeśli chodzi o wersję RTX, Quake 2, dostał ostatnio latarkę. Do mm -hmm. tej pory nie było latarki. Mieliśmy pistolet na plary, który wykorzystywał granaty. Tak. No. Teraz dostał latarkę no normalną, piękną latarkę z oczu bohatera. A w oryginalny był Nie, no, no właśnie, Ty, jest... mieliśmy, mieliśmy pistolet na plary, który rozświetlał ten. No tak. Tam była wielka rewolucja, bo w Quake'u jedynce była siekiera, która była bezużyteczna. Uh -huh. I tutaj niesamowity z, umysł... Wtedy wywalili Romero. Więc został karmak z kolegami i wszystkie bronie były w sumie zbalansowane. To była tragedia, bo właśnie ludzie w jedynce... W jedynce liczyła się rakietnica. Od biedy ten cały bolt Gun. W sensie że ten. ilgan tak? No. Nie, nie wiem ten taki elektryczny promień wodzący. A, to jak tak railgun, nie? Trochę tak, tylko że nie mówisz ciągle. o tym Lightning Gun. Tak, Dobra. może to się Lightning, lightning gun nazywa. Gun. No. Wiemy o co chodzi, tak. A w dwójce w broni były, uwaga, uwaga, zbalansowane. O. Więc e, nawet ta podstawowa broń mogła od biedy skrzywdzić, i była przydatna na początku gry przez 10 minut. Więc to było, to było substytut tematarki, teraz dostał latarkę. Cieszę się, bo to strasznie fajny ten, strasznie fajna wersja. E, potem co tam? Bo, że magiczny świat Linuxa, nic ciekawego, ale dzięki temu, że teraz działa już na warstwie, warstwie translacyjnej Protona, Aha. sprawdziłem Kreisisa zremasterowanego. Dwójkę i trójkę. Jedenka jest najlepsza oczywiście. Tragedia jest to, że jest wersja konsolowa. W ogóle znaczną historię Crysisów konsolowych? Nie, ale grałem na konsoli Crysis. No właśnie, bo to były dużo lepsze wersje. Się było to dużo ciekawsze, tak, tam było dużo usprawnień, strasznie były tam, w ogóle, kajtek tam się dwoił i troił. Xboxowa miała edytor. Na czym grałeś? Na Xboxie. Jezu, miałeś najlepszą wersję. Tam były chyba Coop, potem były multik, edytor map i tak dalej. To było niesamowite. Pewnie jak, jak, jak się nie interesowałeś tym, bo interesowało to, to... Nie, nie, nie wiedziałem. Tak no właśnie, jak się jak śledziłem, to tam były jakieś niesamowite rzeczy. To jest po prostu rewelacje. Ale nie ma na przykład wypylania i takich rzeczy. To jest bardziej zintegrowane z tym, co było później, z dwójce i z, trój... z, dwójce i z trójce, z Tak, tak, to jest magiczny świat e, Crysisa. Jedynka była po prostu grą... Kurde, chyba na GameCube też była wersja. Wiem, że tam był po prostu jakieś... nowe. Tak? Konsoli... tak? Tak, tak, tak. No, wiesz, mogłeś to, bo to właśnie wychodziło, to i w każdej wersji się starali. Bo każda konsola miała swoje inne, wiesz, moce. Aha. I działo się z tym śmieszne rzeczy. I potem był dwójka i trójka oficjalna i one były już z... no, zunifikowane, wszędzie się grało tak samo. Więc wróciłem tej trójki. Nie wiem, czy jestem w stanie w to grać, bo już jest. No, Call of Duty Chris. Na początek może przejdę i spróbuję. ale jest samo odbicia. W remakeu Dead Space a też już śmiga. Tam jest tylko i wyłącznie coś, co się nazywa Ray Traced Ambient Occlusion. Occlusion to raj tracowana. Mhm. Ale śmiga, mały wpływ na wydajność. I tyle. I teraz co? Mamy fajne rzeczy. No właśnie. Czy testowałeś to, co wpisałeś? Dark and Darker na torrentach? Nie. nie. nie to, to. Cześć, znaczy, znaczy, grałem na Steamie jeszcze, o. ale nie, testowałem, nie grałem na tor wersji torrentowej. Dark and Darker nie. żyje, bo tam jest wielka wojna z Nexonem. Na, na Nexon? Tak, ściągnęli tak zwany GMCA Strike i ściągnęli ze Steama. Oni powiedzieli, żeby grała jakby. Ona, twierdzą autorzy, że ona wróci, ale póki, żeby ludzie wciąż mieli dostęp, jest dystrybucja torrentowa. Tam, ja czytałem mnóstwo elaboratów o tym, dowiedziałem się o tym Nexonie, to jest zło straszliwe. czy to jest traktowanie graczy jak... To jest typowa sprzedaż. W sensie... E, jak najbardziej wydoić i tyle. No w ogóle tam, był, tam była wojna, więc... Trochę takie Robin Hoodowe jest ta kwestia, że tutaj jeden tam z tych devów pod Nexonem się teraz walczy z nimi. I tak dalej. Ja jestem e... ciekaw jak to się skończy. Będziemy informować. Aby to wróciło... My tam widzę, że ostro proszą pana Gabena od Valve, żeby... Puścił nas pod inną nazwą, i tak dalej. Absolutnie popcorn, i czekamy. Nie jest, mówię, do końca gra. Bo to jest Dark and Darker Tarko w średniowieczu. Tak, tak, tak. No. Ale to jest trudne. Psychicznie <laughs> <laughs> pewnie. Potem tak, wykryłeś coś ciekawego, że Day Before nadal żyje. Tak, nawet, nawet pokazali gameplay trochę z tego 5 albo 7 kwietnia. A, okej, okay, przekapiłem to. I <laughs> powiem tak. Ja nie wiem, dalej, dalej to dla mnie wygląda jak jakiś asset flip. I pomimo wiadomo, czy. Ca cały czas tutaj. To jest coś, co ludzie czuli odnośnie abando. a ja nie czułem <laughs> przez długi czas. Ja tylko wytłumaczę w takim razie. Day before to jest gra. No, no, właściwie nic nie wiadomo, bardzo długo nie było wiadomo, bo została zapowiedziana, ale nic nie pokazywano. Tak, ale, ale zapowiedziana została i stała się hitem. Jest ten świat wishlistowania, czyli listy życzeń Steama. Tak, tak. I ona tam była top, reklamowana jako top 1, więc zakładam, że coś inwestorzy się znaleźli. I ile to było? Miesiąc? Tydzień przed premierą? Okazało się, że jest wielka drama, nazwa się zepsuła, coś tam, coś tam, pies zjadł mi no. prawa do nazwy i zniknęła ze Steama, czy jakoś tak, że została premiera przełożona. Ona chyba, jakoś, jakoś takie, no, jakieś takie kwantowe stany, tak? Jest grą Schrödingera tak. i mówi, że teraz wraca i będzie beta. No, okej. Okay. Natomiast mamy, uwagę, mamy day, nowego, nowego Abandon i nowe Day Before Unrecord. No. Znaczy, tak, Jak ktoś nie wie, nie wie o co chodzi, to trzeba to zobaczyć. Tak, to trzeba zobaczyć, bo to jest. To jest bardzo ładne demo. Czemu, wszyscy się skupiają na grafice. Mi się wydaje, że grafika osiągana. To jest taka typowa scena z kamerki amerykańskiego policjanta, który strzela do skiego. Ja oko. Ktoś mi to listował. Tak. Mam, pozdrawiam Pepego, który wiedział. Mam goście, który robi w Unreal'u. I dokładnie mówił, co tam Jakie jest. efekty. Tak, jakie są efekty nałożone. jest tak. Przede wszystkim jest kompresja tuby. <noise> to, to też. Aś, eee, która nie jest zła, moim zdaniem. Natomiast tak, jest tak. Jest to rozmycie, jakieś prześwietlenia. Więc wiadomo, jak to było na CRT, to już w ogóle nie można byłoby odróżnić to z gra. Ale no, wy, wygląd no, wygląda. wygląda super. Natomiast problem jest takim, że nikt to nie. To, to wygląda, bo to jest... W FPS-ach mamy już od 20 lat ustalone standardy. Mhm. I to wygląda bardziej jak, nie wiem czego to porównać, jak pierwsze próby FPS-ów, że steruje się na padzie i, nie wiem, o wiem, jak Metroid. Ten taki starożytny. to W tym nowym gracz normalnie, tak? Że prawym się rozgląda, a lewym chodzi, tak? tak? Aha, dobra. W starym było tak, że chodziłeś jak, jak sterowanie tank w Rezydencie. A, ojej. Tak? Tak? Bo to tak, 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 tak wygląda, w sensie, tak. że tam grze... nie ma tego, tak... każdy normalny gracz w FPS-a by ty byś już, ży... przepraszam, wymiotował. No, tego... no, no. On by już patrzył za siebie sto razy, tak wchodząc za, za rogu i tak dalej. A to wygląda po prostu, jak ktoś sterował na tym. Lewym się chodzi i tyle, tak? I prawym się strzela. Nawet nie, nie prawą gałką, tylko strzela się jednym przyciskiem. Czyli nie ma przycerowania, nie ma takich ambitnych mechanizmów. Zmierzam do tego, że to co zwraca dużo osób, ja na to dużo osób mówi, że się źle czuje, czuje nie... dyskomfort żołądkowy patrząc na to uh -huh. demo. A więc to jest jedno. Nie wygląda to jak gra, w sensie, że to wygląda jak. Starożytny jakiś tak. super. Dla mnie to jest jakiś hit trailerów, a potem nikt tak. to nie będzie grał, że po 30 minutach ten gameplay lub będzie po prostu. Dlatego mi się wydaje, że ta formuła się sprawdzi jako jedna misja w kodzie. Jakaś tam przebitka z jakiegoś policjanta, który miał jakieś przeżycia. nie I My potem znajdziemy jego ciało z tą kamerką nie? i dowiemy się. I może ten... zostaną wchłonieni jakąś dużą firmę, po prostu hmm. ten pomysł, wyjdzie indyk. Może to jest taki sposób. Absolutnie my? wygląda to fajnie. Absolutnie kibicie. Na pewno sprawdzimy i damy znać. Jezu, tak. tak, to wyjdzie, tak sprawdzimy tak? Mówię. Mamy na liście gieros sprawdzenia, jak wyjdą. Day before, abandon i teraz dopisujemy Unrecord. Tak. <laughs> teraz tak, e, satysfaktore? Gram mus muszę się na nim naciągnąć. Wiem o co chodzi? Ja to mam, więc jakby cały czas ten. To... Mm, więc wychodzi aktualizacja, ocz, ona kiedyś wyjdzie. E, tam jest dużo rzeczy merytorycznych, natomiast wprowadza Unreal Engine na piątkę. Mm. I to jest wielka ciekawostka. Twórcy bardzo ładnie to Oni mają super komunikację. Mają trwające pół godziny, dzienniki do one są ciekawe, są konkrety, tak? Bo tam mm -hmm. Fani pytają, czy teraz te jakieś tam, nie wiem, towary będą leciały tak, czy tak. Oni to tłumaczą. Mówią o swoich rozterkach. Jedna z lepszych rzeczy. Eee, więc nic, tylko tak uczulam, że jeszcze tej aktualizacji nie było. A to będzie dobry moment, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Ma być super oświetlenie. W sensie gra się zmieni. O 360 stopni. A, a, a jeśli chodzi o obraz, to 180. Tak, jak jest 720, to tak. dobrze. Jak ktoś czeka na ważne rzeczy. Okej, okay. jest gra, której fenomenu nie, nie, nie ogarniają do końca. Y, Hollow Knight. Czy ty byłeś Hollow Knighta? Nie grałem. Namawiają mnie cały czas, muszę, muszę to w końcu sprawdzić. Musisz. W sensie, bo mi się nie... Wiem, że Silk Silksong nie, dalej nie wyszedł. Tak, jest, są dwie gry, na które wszyscy czekają. z Bloodborne PC i Silk Song. <laughs> no niestety, był, był wielki event związany z marką Nintendo, ale tam były gry, na które wszystkie czekają i właśnie był... No nie było, nie było Silksonga. Nie było, ale był Blastphemous 2. Tak, i tu jest trochę rozczarowanko. Ty skończyłeś dla Blasemusa, nie? Wygląda jak tak. Blasemus półtora, tak szczerze. Tak, właśnie, I... kurde, liczyłem, że to będzie tak jak na przykład było z Risk of Rainem, że 2 w 3D. Jakieś takie liczyłem, jakieś ambitne bardziej podejścia, to znowu taki dodatek bardziej. No, wygląda jak Nie, Blasemus zobaczymy, zobaczymy, wyjdzie tak. Bardzo oceniłem jedynkę, ale to było te 20 lat temu, zobaczymy co dalej. I teraz półtora ciekawostka. Najgorsze jest to, że to jest niestety... Wypowiadanie się po nagłówkach, bo nie czytałem dokładnie, ale magazyn Time uznał e, Hideatake Miyazakiego, mm -hmm. gościa od Dark Souls 1, Bloodborne, Sekiro oraz uwaga, uwaga, Elden Ringa za jedną z najbardziej wpływowych osób roku 2023. Jedną ze stu. Nie wiem, na którym jest nawet miejscu. Natomiast zgadzam się, tak? Wszędzie teraz każda gra jest e, Dark Soulsem. Mm -hmm. Czy Kliw Bleszyński był kiedyś taką osobą? Tak sobie tak, sobie, tak strzelam szczapy. czapy. Które Carmack na stuwę. No, jak wychodzi no. O, jak chodzi o, Gears, o Gears of War. No, Jezu, masz na, na, rację. rewolucja no, no, cover shooterów trochę. Pytanie, no. czy to, czy twórca, i teraz kto zrobił wtedy Rezydenta i Człurka? No, no, no bo To też było. Ale w sumie, no, kurde, co było bardziej mocne. no, chyba jednak cover shooterem był. Bo tak, Rezydent. Tak, to jest tak. był najpierw był Rezydent, który był tylko TPP. A potem weszły cover -shootery. masz rację. Jezu, to to wszystko było cover-shooterem? I dlaczego tam Kojima nie podali? No ale dobrze, może... No. Ale tak, to jest to ciekawostka. Jakby, no, na pewno wybija się to poza, poza banieczkę naszą. Jakby... Nagle ludzie, którzy nie grają, słyszą o, o, o miniazakiem. Wyobrażasz to sobie coś, to na przykład, Halina, musimy teraz kupić tego Elden Ringa. Wspaniałe, ciekawe, sprzedaż wzrośnie. Właśnie, absolutnie chciałem to zobaczyć. Dobra, więc teraz tak, jesteśmy w przededniu tutaj niestety premiery Redfalla, Jedi Survivora, <stess> Franco i dwójki. Czy to dostało <stess> datę premiery, Franko Tak, 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 w momencie, kiedy... Gdzieś to teraz wychodzi, kiedy sobie gadamy. Nie wiem, czy wyszło. Zobaczymy, jak to będzie naprawdę. To teraz co? Mamy już taki szybki temacik na koniec. Tak, czyli... gry na majówkę, czyli... No właśnie. Jak ktoś nas podczas majówki. Eee, tak, obsługa GeForce Nowów i tak dalej i tym podobne. Zaczynają. Tak, Ray Tracingi. Mamy gry, które być może przegapiliście, a wciąż warto zagrać. Bright Memory Infinite. Znasz okay, to? Tak, nie, nie rozumiem tej gry. To To Co to jest? Powiedz mi. Odpalałem to... To jest Arena Shooter. Arena shooter. A czy. Jedynka, ma arena shootera, To jest jedna osoba robiła. Tak, jedna osoba robiła, Grała jakąś dziewczyną, agentką, która. Tak, to tam w ogóle. Jest bardzo taka arkadowa strzelanka. Ta dwójka trochę tam ewoluuje. Nie chcę powiedzieć, że stronę koda, bo to nie jest kod, ale ona jest bardzo taka napakowana wodotryskami. Okej. Jest krótka, jest bardzo intensywna. I właśnie dlatego znalazła się na liście i bycia idealną, gromna majówkę. Jeżeli macie te dopakowane swoje e, rtx -y. to jest gra, w której warto na wszystko wymaksować i zobaczyć, jak to śmiga. Pobiorę to, bo jestem bardzo ciekaw. To, to to jest naprawdę... Jest, o, jest fajna gra, jest fajna gra, jaka gra. którą pisałeś. Jest yeah. Sons of the Forest. Tak, pisałem Sons of the Forest, tak. E, potem musimy sprawdzić nowy dodatek, który... Koniecznie z kolegami. U, u, Jezu, no tak, to... nie, nie, jak grałem sami, to było PTSD. Chociaż w tej aktualizacji, której nie przetestowaliśmy jeszcze do końca, uh -huh. Podobno zmienili sposób podawania danych dotyczących jaskiń i bunkrów. I to jest o tyle ważne, że na początku musisz wiedzieć gdzie iść, żeby pos twój postęp rozwojowy był najbardziej był optymalny. Tak, i co? Jest i co, co gdzie jest? Właśnie nie wiem. Coś tam pod coś, to coś, Musimy, to coś Musimy to sprawdzić. Jest, jest nowa fabuła w ogóle, w sensie, że ja oczywiście oglądałem półtora godziny, no ale coś w tym stylu. Materiał dotyczący fabuły e, Sans of the Forest. Uh -huh. Okej, okay, no ciekawe. Tam jest story. Eee, coś tam się rozwija. Doszły teraz chyba kasety, które można sobie odtwarzać. Nie, doszła. Mała kamerka, okay. która chyba nie służy do nagrywania niestety, ale do odtwarzania właśnie. A, Więc to, okay. to można się pobawić. To musimy to w takim razie sprawdzić. Ej, widzę, że wpisałeś takie coś jak dead Stranding. Wpisałem, koniecznie. Jakby to jest gra, jak ma się, jeżeli ma się wybór, to... Oczywiście, że direct, najpełniejszą wersję, czyli Director's Cut. Czym to się różniło, bo ty grałeś Director's Cut? Tak, ee, ale nie skończyłem. Więc jakby nie, nie wymienię wszystkiego. Podam, że jak się gra od nowa, to wiadomo, ale Dokładnie, żeby to sprawdzić. Nie ma tego wbrew pozorom aż tak dużo. To nie, żebyście mieli jakieś fomo, że nie mam Director's Cut, czy grać. Oh. Nie, tego, tych zmian nie ma aż tak dużo, jak się, jak się wydaje. Ona jest taka do, do, dopełniona, ona tam dodaje. Jedną lokację, są te wyścigi, fajne jest to, że dodaje te proces, że można wystrzeliwać towary na, na, na duże odległości. O, tego nie było o, w oryginale? Tak, nie, nie było tego. Dobra, to czekaj, wytłumacz jak to działa. Ale to jest tak, że tam one mogą dosłownie gdzieś tam wylądować w jakimś miejscu randomowym, żeby, nie wiem, gdzie wiatr... Tak, tak, to, to, to jest czy bardzo to, dobre pytanie. Czy, czy, właśnie, czy To jest bardzo dobre pytanie, bo ja tylko to widziałem, ja sobie sobie tylko odparłem sobie tylko, czy coś czy jest od początku zmienionego. I tyle. I, i czeka sobie po prostu na, na, na przejście. Więc dlatego Ale... to jest tak. Death Stranding warto znać, nawet żeby wiedzieć, dlaczego się go nie lubi. Uważam, nie, no tak, bo to, to jest na to był... tyle, o co był ten cały szum. Ale to był piękny szum, właśnie brakuje tego z tego on, czy powstaje dwójka? Bo już mam to w głowie. Za, 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 za powstaje, powstaje. powstaje. To, 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 to się nie spieszy. Niech tam ma sobie w swoim tempie to robi. Nie chcemy powtórzyć w przypadku Metal Gear Solid 5. To nie była zła gra. To nie grę. była zła gra, o. tylko jest niedokończona. Jakby, to nie ma co się wstydzić. To, to nie, jest, nie jest tak, że nie niedokończona na poziomie dzisiejszym Cyberpunk tylko Nawet tylko to, to widzisz na poziomie fana, ortodoksa. Tak, znaczy, nie, nie, to jest absolutnie... Pop, otwarty świat, taki tak, tak sandbox, przepraszam, no. w którym można grać. multu możliwości, ale fabularnie jest niedokończona. No, no, no. No, nie będziemy teraz analizować, w którym momencie tam jest meta komentarz, nawet Kojimy w, w grze jest jako postać Hueya. Ale tam zmieniają się okularki na, na Kojimowe. Dobra, nie, nie będę, bo już, już, mnie, już mnie wciągasz w to. Ale no. uważam, że Dev Stranding warto znać. Chociażby wiedzieć, czemu wam się nie podoba, a nie powtarzać to, co przeczytacie, co kolega napisał. Że Ja ja sika się gra. Nie pozdrawiam. Wiecie dobrze, kogo, kto tak mówił. I okay. no, tak więc jakby. <laughs> e, przepraszam, poniosło mnie. Ale to jest Kodzima, to, to jest Kojima. Tutaj musi, musimy sprawiać. Death stranding znać. Znaczy warto, dlatego to jest pisane. Nie, raczej nie przejdziecie tego na majówkę, a ja wychodzę z założenia jednego. Że jeżeli nie macie czasu, bo czasami tak się mówi, na godzinę to się nie opłaca siadać do komputera, no, no. a macie więcej czasu majów na majówkę, ten początek faktycznie wymaga trochę, żeby przysiąść okay. i po prostu poczuć. Po prostu poczuć, jak się, jak się, jak się tam rozwija. Nie, nie, niech spo znaczy, nie, tego to jakoś spoilerować. To jest najbardziej intrygujący świat. Jezu, ale... tak? Masz deszcz, który pada i postarza. Tak. Niemowlęta wnoszone w puszkach po konserwach, czy jakoś tak z zbiornikach na wodę. Nie, to nie może być. Nie ma w ogóle mnie intrygującego świata. Tak. tak jak ktoś jeszcze to nie zagrał. To nie wiem, jak chciał być człowiekiem, czy mówiąc. Masz taki Prawda? intrygujący świat. Chyba, że wiadomo, lubisz tylko wyścigi, tak? Albo. Tylko koncesa. Ale jak lubisz fabułę, to to było totalnie top intrygujących światów w grach. To było super. Tak, tam, dobrze, no nie, nie wchodzimy teraz w krytykę krytyk, 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 Stranding, tak, od, odhaczone. Pisałem medium, trochę, trochę na, na, na przekór, no. bo wciąż, właśnie, jaki był dla mnie kryterium doboru ty, ty, tych gier? Okay. Chciałem takie gry, no nie muszą być same gry 10 na 10 ale takie, które robią coś ciekawie, coś inaczej i dla mnie właśnie majówka, ja bym tak to potraktował, jakieś miejsce, gdzie można coś spoza naszej bańki. I uważam, że medium takie jest. Ja ostatecznie nie uważam, żeby to była jakaś nie wiadomo, jaka dobra gra, ale robi wiele rzeczy, bardzo, zwłaszcza dla samego początku. Medium można zagrać, bo uważam, że jest absolutnie genialny. I gdyby cała gra taka była, potem jest bardzo duży wiesz, problem. Co, wiesz mam pytanie najważniejsze co do medium? Czy ona się, czy ją w czasie zoptymalizowali tę grę? To jest bardzo dobre pytanie. Jest w DLSS to podejrzewam, że tak. In... Że wiesz, że nawet jeżeli tam, gdzie developer, to DLSS, wiesz, ciekaw, dołoży, że ale... my nie znam tego Bluebera z tego punktu widzenia, czyli właśnie dbają o swoje gry, że teraz... Dobre pytanie, nie? Ja Bo Techland na taką markę, że że o... jest bardzo długo, wsparcie... No właśnie, skoro tutaj wrzuciłeś a propos tego, tak, można zagrać w Dying na dwójkę. Dying Light dostaje cały czas aktualizacje. Tak. Tak, a tam certyfikaty zbiera, tym dekowe tak, i tak, tak dalej. Tak, 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 I teraz tak. doszła aktualizacja, której też nie przetestowałem jeszcze. Ona oczywiście wyszła przy okazji premiery innej gry o zombiakach, Dead Island 2. Aha. czy zakłada, okej, okay, może to być totalny przypadek. Oczywiście wierzymy, że to są same przypadki. Aktualizacja jest fajna. Aktualizacja, która zmienia fizykę. O. Bo tam wielu osobom z jedynki, której podobała się jedynka, nie podobała się dwójka z uwagi na zmiany fizyki i teraz podobno zostało to usprawnione. O i ten, super. To jest fajne, bo nie musieli tego robić, po prostu tak, takie założenie. To jest właśnie bardzo miłe, jak okay. ten silnik optymalizują, eee, dopracujemy z Dying Light 2. Kurde, gameplayowo fajnie, Potem, zakładam, że z kolegami jest jeszcze fajniej. Fabularnie hmm, hmm, ciężko, natomiast ja miło mimo wszystko wspominam ten gameplayowy czas. Okej, okay, wrzuciłeś tutaj Myst'a, tak. to jest gra na mojej liście, jak będę mądrzejszy, żeby do niej w końcu się zabrać. Ile ci zajęło przejście miasta? Nie mam pojęcia. Ale przyszedłem. Nie, nie, nie jakoś tak. Nie było. Czy się to... zacinałeś? Nie tyle zacinałem, co rozpisywałem sobie wiele rzeczy na kartkach. Jak to rozpiszesz, to gra jest do ogarnięcia. Tak. To nie to są te zagadki to przygodówkowe. Zresztą w ogóle do rzucia robisz helikoptery, tak? Nie, nie, to, to, to nie jest. <laughs> to nie jest typ point-and-clicku, tylko tam naprawdę po prostu trzeba się, trzeba się skupić. Polecam do grania z całą rodziną, żeby sobie wszyscy myśleli. Prawda? Co, tam można, co tam można zrobić? Chyba największą miałem problem z zagadką e, dźwiękową, bo musiałem to rozpisywać całe, hmm. całe, całe, całe połączenia, bo tam były różne dźwięki, w zależności gdzie pojedziesz. Musiałem sobie całą, całą sieć rozpisać, a to było bardzo przyjemne. Właśnie to, to jest najfajniejsze, bo tak się grało kiedyś, to jeszcze na, za czasów Amigi. A, za zawsze Amigi był mys? Nie, pomyliłem. Na, na pierwszym pc -cie. Trochę później, a Amiga jeszcze żyła wtedy, więc to są czasy kiedy ale była Ale też te, ten typ gier właśnie, że z widokiem w oczu, co się chodziło, na przykład za żelazną bramą, o, to, to, to w ogóle z, to z klasyki bardzo, z, bardzo stare, e, gdzie się rozpisywało masę rzeczy na kartkach. I fajnie było wrócić do tego, ja tak. pomimo, że bardzo mało to robiłem, obserwowałem, mój wujek to robił bardziej. Ja nie grałem tak, bo byłem za młody, po co nie robili gdzie ci trzeba wpisywać, co dokładnie robisz. Nie, nie znaleźć listy komend. Dopiero później w tych wszystkich tekstówkach z jakimś obrazkiem były <laughs> listy komend, co to możesz zrobić. Ale grali w Mysta. Rewelacja. To ja, ja rozumiem. On ma takie momenty, że c, nie tyle, że co miał autor na myśli. Tam była jakaś rzecz matematyczna, ale ja już to znałem z jakiejś innej gry. To nie jest tak, że byłem nagle taki mądry, tylko z, coś, okay. coś mi tam, tam, tam zatrybiło. Bardzo, bardzo polecam, bardzo polecam mysta. Świetnie się zestarzał. I no oczywiście trzeba, ja grałem na zremiksowanych, tych uspółcześnionych tych zagadkach. Nie, nie wiem nie, nie, na ile to się nie, różni, bo ja nie przeszedłem klasycznego mysta. Ja też nie, bałem się go wtedy, więc, więc to jest... się bałem, pusty świat, droga gra i. Oj! dla niektórego o... nie ogarnąć. Angielski czegoś trzeba trzeba mieć Boże. Nie. Ach, tak. To, to, to jest, to jest, to jest hmm. prawda. Teraz tak, widzę Returnala. Zgadzam się. Bardzo roz, fajne. Roz, roz, rozmawialiśmy. To jest gra, która wymaga czasu. Jakby. Tak, Returnal jest. Tak. W, wymaga ranów, ale jak chcecie sobie właśnie przysiąść na dłuższy czas, i ona bardzo nagradza czas spędzony. Tak, to właśnie to jest to. Ładnie to ująłeś. To to, tak się czujesz, że nie czuję się. Bo czasami jest tak, że przejdę, jestem zły. Po co? Ale Returnal jest fajny. Właśnie z czasem teraz tak, lubię sobie odpalić ran. Mhm. To jest w sumie relaksujące, jak już, jak już za, zajarzysz te zasady, bo tam są bardzo wyraźne zasady tego, yy, to jest bullet hell. Tak, ale gra jest bardzo uczciwa w tym, co robi. A, tak, tak, właśnie o to chodzi, no. I na przykład grałem teraz Silent Hill 3, ja wiem, że to jest kompletnie co innego, ale tam czułem nie, nieuczciwość, że, że nie ma tych jasnych zasad, że nagle robi pominięcie anima animacji, po, 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 bo znajduję jakiś ilość tam kółeczek, boss, który ucieka, i wiedziałem, że to jest nierówne, że, że oszukuje, że nie ma jasnych zasad. Strasznie mnie to frustrowało. W returnalu wiem, gdzie zrobiłem błąd, bon, co mogę zrobić lepiej, i wiem, że jeżeli będę to lepiej rozumiał, to przejdę tego bossa. Pierwszego bossa przeszedłem tylko za siódmym chyba podejściem. Nie, nie, nie mogłem go za Chiny ludowe po prostu ubić i w końcu raz pykło i zacząłem rozumieć to, to mikroopóźnienie w jego ataku. Nie? tak jak. Największy problem w solsach nagle, że Boss już że u uderzy, ale jeszcze tam jest jakieś mikro opóźnienie, ty już naciskasz turnanie i wodę ostatecznie dostajesz. Więc już... Tak, tam jest w jest to, to zrozumienie, jak działają bronie, ataki. Takie, to jest fajne, właśnie. I teraz, tam, że Returnal to jest. To nie jest gra, gdzie musisz się spieszyć, możesz sobie spokojnie bo du, duże znaczenie ma taktyczne rozplanowanie tak, swojego. Tak, mo, mo, możesz podejść dwojako, mo, czyli czy możesz iść maksymalnie szybko i nie zbierać tych wszystkich, nie, nie, nie wylizywać. Czyli tak naprawdę podejmujesz większe ryzyko, że traci, bo są takie poziomy, gdzie jest bardzo wysoka nagroda, ale często się ich po prostu nie przeżywa, ale tam jest, bardzo, ale jest, jest wysokie ryzyko, wysoka nagroda, albo możesz szybko lecieć do bosa, też się da to przejść. Więc hmm. Super. Nie, to jest absolutny top. To gra, nie no. pamiętam, chyba tu, gra mojego roku. Absu bardzo polecam się zaznajomić. I to nie jest taki bullet hell, bo ludziom się kojarzy, że bullet hell to jest taki, że nic nie widzę, co się dzieje. Dokładnie, nie, nie, to jest taki. To jest taki. Jezu, przestrzenny. Klar... Zacznijmy, tylko jest klarowny. O. Jest uczciwy bullet hell. Tam, jedyne szczerze, to tak. Najgorsze jest pierwszy etap, kiedy się wszystkiego uczysz. Bo tam są te światy, nie? Jestem tak. w trzecim. Drugi był strasznym odpoczynkiem, bo na, tam mi przestrzenie i nagle zobaczyłeś, że faktycznie możesz wylusować. Możesz sobie się oddalić spokojnie. Ten To było ko kojące. Dobra, ja te, do tej listy dodam w sumie tylko co. Powtórzę to, co powiedziałem, jak lubicie Deus Exy, Dishonoredy, uh -huh. i potrzebujecie czegoś super świeżego, grajcie w Shadows of Doubt. To uh -huh. jest absolutnie coś bezprecedensowego, bardzo mi się podoba i to jest mój chyba akcent na koniec <laughs> tego, co brać na majówkę. Co chcesz dorzucić jeszcze? Tak, chcę tylko dorzucić Monster Hunter Rise. A, Powiecie, to że. to jest ta o... gra bardziej mobilna? Tak, tak, M tak, tak, to dobra. jest ten. Ale dlaczego? Jeżeli nikt. Wiadomo, jeżeli jesteście wyjadaczami, to zagracie w Monster Hunter World, ale Monster Hunter Rise był świetnym dla mnie wejściem w świat Monster Hunterów i zrozumienia. Jest jakby o wiele taki gładszy, nie ma grindu. Jest też bardziej jest Wszystkie są Wszystkie są Rewelacyjny. Rise jako pierwszy Monster Hunter z kolegami jest uważam idealny. Dobra. No to, to, no to tyle. To, to, to był to. Mam nadzieję, że to oglądacie przed majówką, Możecie coś z planu zrealizować. Tak. tak? Pamiętajcie, że są o serii kart Ampere, czyli z serii 30. 20. Tak, 30. W teraz, To jest ten czas. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, w co zagraliście, co chcecie w majówkę, czy coś w ogóle zagraliście. Tak, czy Simulator. Same. Tyle. No tak, to tyle. Miłej majówki. Tak, będziemy. Mam nadzieję, że wrócimy w następnym odcinku i opowiemy Wam o tych premierach, które się teraz podziały, a. A jest mocno i tyle. Bardzo fajny rok. To Dziękuję. był Maciej Jaworski. Dziękuję. A to był Maciej Makua. Trzymajcie się.